Wrocławscy fotoreporterzy oddali hołd demokracji w stworzonym przez siebie dokumencie pod tytułem Fotograf demokracji. Film opowiada o niemal 40-letniej pracy Czarka Sokołowskiego. Natalia Doproszycka i Piotr Hawałej film dokumentalny nakręcić chcieli od dawna. Jak mówią, oczywistym było, że zrobią film o starszym koledze, od którego uczyli się, jak pracować w zawodzie. Podczas moich, zwłaszcza początków mojej pracy jako fotograf prasowy, się wzorowałem. Nad jego podejściem do tego zawodu, nad kulturą pracy, nad sposobem widzenia, organizacji pracy. To było to, co zawsze mnie fascynowało w nim. Dane mu było doświadczyć czasu wielkich przemian i miał możliwość bycia tam, gdzie byli najwięksi, no tak naprawdę najwięksi na świecie w tym momencie. On się stykał i z głowami państw, z głowami kościołów, tego wszystkiego doświadczał. Siedział w pierwszym rzędzie. Bohater filmu dokumentował wydarzenia z przełomu zmiany ustroju, które drukowane były w gazetach na całym świecie. To dzięki jego zdjęciom świat usłyszał o Lechu Wałęsie i mógł zobaczyć dramatyczne wydarzenia ze Stoczni Gdańskiej. Przemiany lat 80. obserwował wówczas cały świat. Były one tak gorące w tamtych czasach, na początku mojej pracy, no, że tylko właściwie polityka się liczyła. Realizował zlecenia w Polsce i za granicą. Opowiada, jak przez 2 lata pracował w byłym Związku Radzieckim i krajach nadbałtyckich. Musiałem pojechać do Moskwy na pucz. I ja to jak właściwie, jak mi powiedziano, że jestem w grupie ludzi, którzy zdobyli Pulitzera, to nawet nie wiedziałem, co to było za zdjęcie. Nie było takich środków komunikacji jak dzisiaj. To jedno z ważniejszych zdjęć, które obiegło świat, przedstawiające tak zwanego Rambo moskiewskiego, siedzącego w kokpicie czołgu przyozdobionego goździkami, a dookoła tłum cieszących się ludzi. Ujęcie nazywane piknikiem moskiewskim przedstawia radość ludzi z upadku Związku Radzieckiego i jako jedyne wśród polskich fotografów zostało nagrodzone Pulitzerem. Miałem duże pretensje do mojego szefa, który wystawił to zdjęcie do nagrody, bo jest bardzo spokojne, a fotoreporter najczęściej jest przygotowywany do tego, że dostaje nagrody za jakieś zdjęcia mocne, nawet jakieś nawet tragiczne, a tutaj jakiś piknik na ulicach Moskwy. Choć zdjęcie przepełnione jest radością, to w domyśle pozostawia tragizm czasów minionych. Fotograf porównuje dzisiejszą pracę i zainteresowanie fotografiami z Polski. Dziś nie ma tak ważnych wydarzeń na skalę światową, które obserwowane były niegdyś. Obserwowali na całym świecie, co się dzieje, jakie konsekwencje tego, co robił na przykład Lech Wałęsa, co robiła Solidarność. Film Fotograf demokracji opowiada o trudach pracy fotoreportera, zagrożeniu ze strony nieprzychylnych rządów, radości, zafascynowaniu i chęci zmian. Czarek nazywa siebie szalonym entuzjastą swojej pracy. Dokument miał już swoją premierę dla ograniczonego grona. Zgłoszony został do konkursu i być może niedługo pojawi się w telewizji dla szerszego grona odbiorców. Echo 24, Magda Pasiewicz.